Jest przełom w głośnej sprawie przeniesienia szkoły podstawowej nr 31 w Wałbrzychu. W lipcu ubiegłego roku w ekspresowym tempie radni zdecydowali, że placówka już od września zmieni adres. Teraz zasadność tych uchwał badał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Miały tam się odbyć rozprawy dotyczące przeniesienia publicznej szkoły podstawowej nr 31. Sprawy zostały odroczone. Oto informacja, jaka dotarła do nas zaraz po zakończeniu rozprawy. Z upoważnienia strony skarżącej pani Moniki Misińskiej-Wrony informuję, że wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu o godzinie 9.30 i 10.00 odbyły się rozprawy w związku ze złożonymi skargami na uchwałę nr 35 łamaną przez 278 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim publicznej szkoły podstawowej nr 31 imienia Gustawa Morcinka w Wałbrzychu przy ulicy Osiedle Górnicze 19a. Uchwałę nr 36 łamaną przez 290 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 łamane przez 270 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów. Uchwałą zarzucono m.in. naruszenie zasad procedowania poprzez brak opinii merytorycznej Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej. W związku z pisemnym stanowiskiem przewodniczącej Rady Miejskiej, że obie uchwały otrzymały pozytywne opinie oraz przeciwnym twierdzeniem strony skarżącej, sąd zdecydował zażądać od Rady Miejskiej w ciągu 14 dni informacji o trybie opiniowania obu uchwał. Tym samym rozprawy zostały odroczone. Podpisał Piotr Sosiński. Obrońcy szkoły już świętują sukces, bo jak mówią, dowodów miasto na to po prostu nie ma.